Please stand. Jesus came into the world to pay a great debt. He did not owe, because we owed a debt we could not pay. How just now, just what is our debt? Our sins. Those of pride, of selfishness, the sins of neglect of our responsibilities, the conflict arising from unchecked ambitions, harsh words and gossips, all are part of our debt. And the price? The suffering and dreadful death of Jesus, his anguish and hideous death. By his most sacred wounds, which came from the whips, the thorns, and the nails, we have been healed. Let us pray. Remember your mercies, O Lord, and with your eternal protection, sanctify your servants, for whom Christ your Son, by the shedding of his blood, established the Paschal mystery, who lives and reigns forever and ever. Please be seated. A reading from the book of the prophet Isaiah. See, my servant shall prosper. He shall be raised high and greatly exalted. Even as many were amazed at him, so marred was his look beyond human semblance, and his appearance beyond that of sons of man. So shall he startle many nations. Because of him, kings shall stand speechless. For those who have not been told shall see. Those who have not heard shall ponder it. Who would believe what we have heard? To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up like a sapling before him, like a shoot from the parched earth. There was in him no stately bearing to make us look at him, nor appearance that would attract us to him. He was spurned and avoided by people, a man of suffering, accustomed to infirmity, one of those from whom people hide their faces, spurned, and we held him in no esteem. Yet it was our infirmities that he bore, our sufferings that he endured, while we thought of him as stricken, as one smitten by God and afflicted. But he was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the chastisement that makes us whole. By his stripes we were healed. We had all gone astray like sheep, each following his own way. But the Lord laid upon him the guilt of us all. Though he was harshly treated, he submitted and opened not his mouth. Like a lamb led to the slaughter, or a sheep before the shears, he was silent and opened not his mouth. Oppressed and condemned, he was taken away, and who would have thought any more of his destiny? When he was cut off from the land of the living and smitten for the sins of his people, a grave was assigned him among the wicked, and a burial place with evildoers, though he had done no wrong nor spoken any falsehood. But the Lord was pleased to crush him in infirmity. If he gives his life as an offering for sin, he shall see his descendants in a long life, and the will of the Lord shall be accomplished through him. Because of his affliction, he shall see the light in the fullness of days. Through his suffering, my servant shall justify many, and their guilt he shall bear. Therefore, I give him his portion among the great, and he shall divide the spoils with the mighty, because he surrendered himself to death
and was counted among the wicked. And he shall take away the sins of many and win the pardon for their offenses. The word of the Lord. Ojcze w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Postrachem dla moich znajomych ucieka, kto mnie ujrzy na drodze. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swym miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you. Became obedient to the point of death, even death on the cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every other name. Praise to you, Lord.
z wami. I z duchem twoim. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało się na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali go i zaprowadzili najpierw do Ananasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr, razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oni to wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabić.
Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, cudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplutwszy koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: Witaj, królu żydowski! I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabatta. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00, i rzekł do Żydów: Oto król wasz. A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. Był to dzień przygotowania. Aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. My dear brothers and sisters in Christ, for those of us who really and truly believe, the cross is not just an instrument of great suffering, agony, and death. It is now a sign of hope
end of our victory. The cross is the throne of the King's glory, the very place where the manifestation of the glory of God takes place. The death of our Lord Jesus Christ points beyond itself to the most glorious resurrection and glorification of our Master as the Christ, the Anointed One of God. The cross, therefore, is the tree of eternal life. It is more than just a symbol. It is the source of our redemption and of our salvation. For those who believe, the cross is not a place of death. It is the place where death came to an end and life came forth for all. So, my dear brothers and sisters, let us ask Jesus on this Good Friday to be with us through all our black Good Fridays in our lives, through all our silent Saturdays, to be with us all the way to our Easter dawn, when Jesus will pull out the nails to roll back our stones and to embrace us with his outstretched arms, as he brings us to the great joy of life, life that will never end. Moi kochani, dziś ty i ja razem stajemy przed krzyżem. Krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Stajemy wobec największej tajemnicy cierpienia, bólu, ale przede wszystkim największej tajemnicy miłości. Miłość aż do ofiary z siebie, bo każda prawdziwa miłość jest ofiarą. Staję przed Tobą, Panie, w chwili, gdy każde ludzkie słowo jest niczym, jest małe, jest puste. Nie ma większej miłości ponad tą, aby oddać własne życie za przyjaciół. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak, nie wiedzą, co czynią. Tak, Panie, ja tak naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, czym jest dla Ciebie każdy mój grzech. Każde moje zwątpienie, każda moja zdrada. Kim jestem na Twojej drodze krzyżowej? Czy jestem przymuszonym Cyrenejczykiem? Czy jestem odważną kobietą Weroniką? Niewiastą, która płacze z bólu i litości? A może jestem ciekawskim gapiem, który przyszedł obejrzeć krwawą rzeź i widowisko? A może jestem zdrajcą Judaszem, wystraszonym Piotrem? Może nieludzkim żołnierzem, który tak boleśnie popycha, biczuje i kopie Jezusa? Panie Jezu, pragnę iść za Tobą ze swoim malutkim krzyżem. Pragnę iść za Tobą, choć wiem, że na pewno nie jeden raz będę upadał pod nim. Pragnę iść za Tobą, choć pewnie jeden raz będę od tego swojego krzyża próbował uciekać. Od krzyża moich obowiązków, od krzyża moich najbliższych, od krzyża mojej samotności, choroby, niezrozumienia. Tak, Panie,
Pragnę iść za Tobą, bo wiem, że nie ma innej drogi, że każda inna droga jest drogą fałszywą i pustą, prowadzącą do nikąd. Tak, Panie Boże, Panie Jezu, pragnę iść za Tobą, bo wiem, że bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Szczęść Boże. Now we'll participate in the solemn intercessions. My dear brothers and sisters, let us pray for the Holy Catholic Church of God, that our God and Lord be pleased to give her peace, to guard her and to unite her throughout the whole world, and grant that, leading our life in tranquility and quiet, we may glorify God, the Father Almighty. Let us pray. Dearly beloved, for the whole Church of God, that our God and the Lord be pleased to give her peace, to guard her and unite her throughout the whole world, and grant that leading of our life in tranquility and quietness, we may glorify our God. Almighty and ever-living God, who in Christ revealed your glory to all the nations, watch over the work of your mercy, that your church spread throughout the world may persevere with steadfast faith in confessing your holy name, through Christ our Lord. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła Świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje, wejrzyj łaskawie na nasze prośby, Twojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, by lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swojej wiary przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Let us pray also for our Bishop Joseph, for all bishops, priests and deacons of the Church, and for all whole world of the faithful people. Almighty and ever-living God, by whose Spirit the whole body of the Church is sanctified and governed, hear our humble prayers for your ministers, that by the gift of your grace, all may serve you faithfully through Christ our Lord. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenie odpuszczenie grzechu, złączyli się z nami w Chrystusie, Jezusie Panu naszym. Wszechmogący Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiary i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa, Pana naszego. Let us also pray for our brothers and sisters who believe in Christ, that our God and Lord may be pleased as they live the truth
to gather them together and keep them in his holy church. Almighty and ever-living God, who gather what is scattered and keep together what you have gathered, look kindly on the flock of your Son, that those whom one baptism has consecrated may be joined together by integrity of faith and united in the bond of charity, through Christ our Lord. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, by lud Twój, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Let us pray also for those who do not believe in Christ, that enlightened by the Holy Spirit, they too may enter on the way of salvation. Almighty and ever-living God, grant to those who do not confess Christ that by walking before you with a sincere heart, they may find the truth, and that we ourselves, being constant in mutual love and striving to understand more fully the mystery of our life, and be made more perfect witnesses to your love in the world. Through Christ our Lord. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, by zawsze Ciebie szukali i znajdywali Ciebie, doznali pokoju, spraw łaskawie, by wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych uczynków tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Let us pray for those in public office, that our Lord and God may direct their minds and hearts according to His holy will, for the true peace and freedom of all. Almighty living God, in whose hand lies human heart and the rights of people, look with favor, we pray, on those who govern with authority over us, that throughout the whole world the prosperity of people and assurance of peace and freedom of religion may, through your gifts, be made secure. Through Christ our Lord. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, by wszyscy mogli się radować
że doznali w swoich potrzebach Twojego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Let us pray for all enduring the effects of the coronavirus pandemic situation, that the sick and dead, those who feel loss or dismayed, as well as those who care for sick, through chastised now by affliction, they may find relief at last through God's loving mercy. Almighty and merciful God, look with compassion on our affliction, lighten our burden, and so confirm our faith, that we may always trust without hesitation in your fatherly providence, through Christ our Lord. Now, my dear friends, we will elevate the cross three times and unveil it. And after that, only us, the priest and the liturgical staff, will be able to adore and venerate the cross. You please remain seated in your pews. And after the ceremony is over, the service is over, you might come forward. You can also split into lines, that cross which is right in the middle aisle, and also could use that beautiful cross, which very soon, I believe on Thursday, will be leaving our church, because we finally got a place to go and will be fulfilling its mission to be a pilgrim church. Moi kochani, po wyniesieniu krzyża potrójnie będziemy adorować tylko służba liturgiczna, a wy zostajecie wszyscy w ławce. Po skończonym nabożeństwie, po przyjęciu Komunii Świętej, będziecie mogli spokojnie w ciszy podchodzić i oddać cześć Panu Bogu na drzewie krzyża. Możecie także skorzystać z tego pięknego, olbrzymiego krzyża, który u nas gościł przeszło rok czasu. Czyli mamy niesamowite błogosławieństwo, bo jego misją było podróżowanie, ale ze względu na sytuację koronawirusa i na pandemię nikt go nie chciał przyjąć, dlatego był u nas tak długo. Teraz w czwartek po Wielkanocy już będzie odbywał dalszą drogę i spełniał swoją misję.
saving the death of Christ, my Lord. The vain things that now tempt me most, I sacrifice them to His blood. Kochani, jeszcze jedna uwaga. Jak będziecie przychodzili adorować krzyż, bardzo proszę, jak myśmy to robili, albo uklęknąć, albo się pochylić. Bardzo proszę, nie dotykamy palcami, nie całujemy krzyża dla waszego bezpieczeństwa. One simple request of you. Please, when you will come forward to adore the cross, please do not touch the cross, do not try to kiss the cross because of the pandemic situation for your safety. Thank you. My dear friends, at the Savior's command, informed by His divine teaching, we dare to say, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress. Chris, take that away. As we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. The power and the glory is yours, now and forever. Oto Baranek Boży, oto Ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Boska Prześwięta,
miłosierdzie wybłagała. Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie goździe, rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którą śmiało z urodzenia. Spuść lekukno i cichukno, ciało Króla Niebieskiego. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie. Przez Cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubiony, który święta krew polała, co z baranka wypływała. O sacred head surrounded by crown of piercing, bleeding head so wounded, reviled and put to scorn, the power of that comes o'er you, the glow of life decays. Yet angel host adore you, and tremble as they gaze. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg król świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas grzechów obmyła. Jezu Chryste, Panie miły, o baranku tak cierpliwy, wzniosłeś na krzyż ręce swoje, gładząc nieprawości moje. Płacz go człowiecze, patrząc jak jest miłosierny. Jezus, Jezus na krzyżu umiera. Słońce, słońce jasność swą zawiera. Pan wyrzekł ostatnie słowo,
wisła mu na piersi głowa. Matka, matka, pod nim frasobliwa stoi. Techniczne problemy, bardzo proszę, poczekajmy. Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywe. Zbawca źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nas, co ukochał. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki. Gdyś na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł pasterz nasz, co ukochał. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki. Ten, co pierwszy złudził, złowił swoje sidła. Sam już w więzach leży, opadły mu skrzydła. Odszedł pasterz nas, co ukochał. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki. Thank you.
Dobranoc, głowo święta, Jezusa mojego, któraś była zraniona do mózgu samego. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc, dobranoc, śliczna lilia, Jezus, Józef i Maryja, dobranoc, dobranoc, włosy święte, mocno potargane, które były najświętszą krwią zafarbowane. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc, dobranoc, śliczna lilia, Jezus, Józef i Maryja, dobranoc, dobranoc, krzyżu święty, z którego złożony Jezus i w prześcieradło białe obwiniony. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc, śliczna lilia, Jezus, Józef i Maryja, dobranoc. Dobranoc, grobie święty, najświętszego ciała, który Matka Bolesna łzami oblewała. Niech ci będzie cześć wieczności za twe męki ze żywości, Jezu. A teraz zapraszamy wszystkich do adoracji krzyża adoracyjnego, krzyża podróżującego, grobu pańskiego. Gorąca prośba, prosimy nie dotykać i nie całować krzyża. Bardzo serdecznie i gorąco prosimy.